Alu, powiedz, jakie są twoje ulubione trendy w modzie? Tak, projektanci, oprócz oczywiście Papreskiego i Brzozowskiego, bo na ten temat powiedziałaś już wszystko. Mówiłam już wszystko? Na temat pokazu Papreskiego i Brzozowskiego, to prawda. Mój ulubiony trend. Bardzo lubię ogólnie trend, styl chłopczycy. I to jest taki styl, w którym się najlepiej czuję na co dzień. I bardzo lubię glam rock. Gdybym miała tak krótko i zwięźle i na temat, to bym wymieniła te dwa. Ale wiesz co, to bardzo mnie zaskoczyłaś. Tak. Glam rock, czyli skórzane kurtki na przykład, ćwieki tego typu? Tak. Tak, tak. Tak chodzisz na co dzień? Tak. No to chyba zupełnie inaczej niż powiedzmy oficjalnie, tak jak teraz. Trochę, ja rzeczywiście mam pewien problem z czerwonym dywanem, bo zawsze mi się wydaje, że oczekiwania wobec mnie są troszkę dookreślone ze względu na moich rodziców, ze względu na mamę, że ikona stylu, że była pierwsza dama i tak dalej, i tak dalej. I boję się tak ostatecznie zaszaleć. Spróbuj, warto kiedyś, naprawdę. Wiesz, powiadasz, wiesz coś o tym? Wiem coś o tym. Ja szaleję cały czas. Nie wykluczam, że to się zdarzy. Ja zwykle mam tak, że nawet jak już jestem o tyle od wyjścia z domu właśnie w takim wydaniu bardziej szalonym, nazwijmy to, to myślę sobie, a trochę może jednak stonuję. A jeżeli chodzi? Kiedyś na przykład wyszłam w tym, poszłam w takim szaliku w Trupie Czachy na jakiś tam pokaz. Ja zresztą tego szalika nawet nie miałam na pokazie, tylko przyszłam w nim, bo było mi zimno. I przeczytałam, że osobie w moim wieku nie przystoi nosić takich rzeczy, że to jest styl emo i w ogóle to jest dla nastolatek. No właśnie i tak sobie pomyślałam, że to chyba dlatego, że to ja, bo mam wrażenie, że są osoby dużo starsze ode mnie, które noszą Trupie Czachy i nikt się nie czepia. A w moim przypadku nagle okazało się to być bardzo niestosowne. Jeżeli chodzi o styl chłopczycy, to włosy też? Krótkie włosy na chłopaka? Włosy to lubię długie, bo wiesz co, ja też jestem bardzo wygodna. W sensie takim lubię, że jest mi wygodnie, o tak. I długie włosy dają mi taką możliwość, że sobie po prostu raz, dwa coś zamotam i wychodzę. I to jest bardzo fajne, bardzo doceniam. Miałam kiedyś krótkie włosy, to wbrew pozorom było z nimi dużo więcej roboty niż z długimi, bo jednak zawsze musiały być ułożone. To prawda. Krótkie włosy... Bardzo interesuje cię ten temat. Krótkie włosy szybko się gniotą. Tak. Co tak powiem. Tak, w istocie. Jak budzisz się rano, to jednak nie masz fryzury. To wróćmy jeszcze do twojej kreacji. To jest jakaś specjalna kreacja projektanta, czy po prostu coś na ludzi? To jest oczywiście chłopaków kreacja, tak. W stylu baby doll również lubię ten styl, wiesz, ale nie aż tak bardzo jak tamte dwa.